przechodzimy do kolejnego punktu. To jest punkt, drodzy Państwo, 12. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o wykup części działek pod drogę dojazdową. To jest, drodzy Państwo, temat, który wraca do nas. Na jednej sesji już w tej sprawie podejmowaliśmy wniosek. Chodzi tutaj o to, że budynki numer 27, 28, 28A, 29 i 29A na drugi obwód górniczego nie mają drogi dojazdowej, a jest ona obecnie własnością prywatną. No i warto byłoby, żeby miasto wyłożyło środki finansowe niezbędne na wykupienie tej drogi. Myśmy już wnioskowali, tak jak mówię, w tym zakresie, natomiast w związku z tym, że obecnie trwają przygotowania do budżetu na 2013 rok, dobrze byłoby się przypomnieć w tym zakresie, aby prezydent również pamiętał o tym, że przy wykupach, bo miasto takowych dokonuje, żeby również uwzględnić właśnie tą działkę dla naszych mieszkańców. Czy komisje opiniowały to? A, bo to 14, bo to wczoraj na zarządzie było. Dobrze, rozumiem. Otwieram, drodzy Państwo, dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Pan Marek Ziemiański, proszę. Wyglądam, że mieszkańcy tych bloków, które tutaj są, widzę, i kościoła od 10 lat borykają się z brakiem drogi dojazdowej. Oni jeżdżą po dziurach, w okresie zimowym to praktycznie do domu się nie da dojechać. W tym momencie obszar, znaczy ten teren, gdzie powinna być droga, wykupił deweloper i czyni pewne zakusy, żeby puścić drogę dojazdową pomiędzy żółciem a przechodnią. No, to naszym zdaniem by było już zupełnie dyskwalifikujące tamten obszar i odcinające żłobek od zielonych terenów. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę, w związku z czym zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Dziękuję. Stwierdzam, że przyjęliśmy.